Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera. Powiem szczerze, że zapomniałem trochę, że muszę nagrać odcinek ze SnowRunnera. Nagrywam go wczoraj w sumie, gdzie normalnie nagrywałem go dużo, dużo, dużo wcześniej. No tak, dużo, 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 niedużo. Natomiast, kochani, powoli kończymy, muszę powiedzieć, bo tak troszeczkę sobie przygotowałem. Może nie aż tak dużo, ale przygotowałem sobie troszeczkę tych misji. Tu oczywiście pamiętamy, że to zostało przygotowane, natomiast na drugiej mapie już zostały, zobaczcie tutaj w prawym górnym rogu, że metalowych rolek 6, tak? 6 dowiozłem? Tak, chyba 6 dowiozłem. Jeżeli dobrze liczę, kurde. Nie no, 8 dowiozłem. Nie, 8 na 12 mam mieć. Dobra, czyli 4. Dowiozłem. Kochani, musimy zabrać z magazynu. Tutaj jest pusto. Stąd te metalowe rolki 2. Czy ja dobrze to robię wszystko? Teraz tak się zastanawiam na tym głęboko. Tu są dwie rolki metalowe. Nie, tu chciałem wejść, tylko tu. Pojedziemy od dołu. I do tego magazynu chyba miałem wejść po metalowe rolki. Tu jest 4. To jest 6. Chyba, że to są przygotowane. 8 na 12, czyli 4 zostały. Czyli stamtąd 2 i stąd 2. Ale stąd prawdopodobnie weźmiemy wszystkie, bo i tak do papierni B, sekcji B muszę metalowe rolki tutaj dorzucić, więc spoko, dobra. Także od tego sobie zaczniemy, kochani. Tylko muszę sobie kupić przyczepę. Właściwie naczepę. Nie no, zwykłą, tylko właśnie się zastanawiam, dlaczego. Zwykłą. Jeszcze wyjedźmy rano. Zastanawiam się, dlaczego te przyczepy z moda są nadal. Mimo tego, że nie subskrybuję już tego moda, więc go powinni usunąć. Znaczy, powinien być usunięty. Dobra. Kochani, kurde, dawno na kierownicy nie grałem i niestety nadal nie gram. nie chcę mi się jej po prostu, wiecie, podpinać aż tak często. No i właśnie, i teraz jak się skapnąłem, że o kurde, jestem odcinek w plecy jakby za chwilkę ze SnowRunnera, no to postanowiłem go jednak nagrać na szybkości, że tak powiem. Czyli nie podpinając nic, łapiąc pada, włączając i mówiąc okej, go. No, także maka mamy trochę w innym kolorze i mamy inne opony tutaj do niego. Się kurde zaraz przewróci, to będzie słabo. Mamy inne opony, one są bardziej też na teren, bo tamte, które my mieliśmy, było bardziej na błoto. Natomiast my aż tak po błocie chyba nie będziemy jeździć, jeżeli dobrze pamiętam trasę, natomiast będziemy jeździć po terenie trochę. Nie, dobra. Jedziemy. No i nie wiem, czy nie zrobimy dzisiaj właśnie tego, tej sekcji papierniczej. Metalowe belki, słuchajcie, przewieziemy w następnej kolejności, bo mamy przygotowane. I właśnie nie wiem, czy tych pustaków, będę musiał zobaczyć, gdzie te pustaki są. I to paliwo. Bo wydaje mi się, że część paliwa jest tam blisko. Blisko tej sekcji A. Szczególnie tej fabryki papieru, nie? No ale tak sobie teraz myślę właśnie, że w tym kurczę, znaczy w tym odcinku, w tym sezonie, w tym DLC dopiero zostały dodane kłody do przewożenia. Także kurde, no teraz bez tych kłód to sobie chyba SnowRunnera nie wyobrażamy. Moment, którędy ja muszę jechać? Na wprost ogólnie. Dobra. Pojedźmy tędy. No i tego maka tam zostawimy, on się przyda już na tej mapie. Drugie, dlatego między innymi go wybrałem do tego przewozu tych metalowych rolek za chwilkę. Żeby on tutaj po prostu nie został, nie utknął. Żebyśmy mogli go używać.
A to tędy, kurde. To ja nie wiem, czy ja chcę tędy jechać. Moment. Bo chciałem ogólnie na tę drogę wjechać. Dobra, czyli tutaj w prawo. Dobra. No trudno. No pamiętamy tę tutaj drogę. Ona najlepsza nie była. Come on. Tam dalej, bo tu jest wjazd na tę górkę. A my musimy pojechać tędy, tylko tutaj. Na ostrożności, bo się zaraz obalimy. O. No i git. No właśnie, te sekcje papierowe, kurczę, to może być taki dłuższy moment. Ale z tego, co sprawdzałem... wiem. Nie co sprawdzałem, tylko robiłem sobie troszeczkę przygotowań do tej następnej... tych następnych kontraktów właśnie związanych z kłodami oraz deskami i przewiozłem sobie długie kłody i dzięki temu już mamy wszystkie deski jakby na tamtej mapie. Znaczy nie w tartaku, tam jest tylko część, ale ogólnie na mapie już są przygotowane deski jakby do przewożenia w różne miejsca. Także to jest zrobione i chyba gdzieś przewiozłem długie kłody, gdzie trzeba było przywieźć długie kłody dwa razy, więc tego typu właśnie misje sobie odhaczałem. Tam, gdzie trzeba przewieźć coś dwa razy, no to bez sensu pokazywać to. Tyle razy. Myślę, że dwa razy, nie? Bez sensu. Dobra, i pusty magazyn. No dobra. Przenieśmy się, natomiast jak mówiłem, tam jest chyba... tak, tam są, kurczę, cztery rolki, tu mamy dwie, no to trzeba będzie to potem przesunąć jakby. Albo przesuniemy, albo po prostu przypniemy te pięć i jedno będziemy trzymać z tyłu. Tylko no właśnie, gdzie jest ten magazyn? On jest tu na dole. Ciekawostka, jak się do ciebie dostać, kurde mój miły. Nie wiem, czy tutaj wzdłuż tej wody. Wiecie co, zobaczmy tu. Ewentualnie z drugiej strony. Tu jakoś do niego pojechać. Ale wiem, że tu jest problem ogólnie, więc chyba nie. Chyba pojedźmy tu. Tylko moment. Czy to jest ten magazyn, co nas potrzeba? Kurde, jak zwykle. Tak, metalowe rolki. No pustaki tutaj są potrzebne. Tu są cztery. Duża rura nie jest tutaj. No i tyle, dobra. Więc tutaj prawdopodobnie trzeba będzie potem przyjechać po pustaki. Chyba, że będą gdzieś bliżej. No i to jest, kurde, tam na dole, ale tutaj faktycznie to jest zły przejazd. Więc już zły pomysł na przejazd. Ewentualnie tu? To wygląda trochę, nie? Tak. Zwłaszcza, że są słupy telegraficzne. Dobra, tylko tu ostrożnie. Dobra.
metalowe rolki. Tak, bo jest 5. No dobra. To na platformę załadunkową też potrzebujemy. Dobra, weź się tak jakoś przesuń. Chcę ją równolegle ustawić. W ogóle tak jakbym nie trzymał jej tutaj, nie? Odpowiednio. Nie, dobra, inaczej się nie da. Myślałem, że jak ją puszczę i złapię, to złapię ją jakoś od góry. Ale okej. Okay. Dobra, przynajmniej nie pada. Tyle dobrze. Tak, tu. I teraz brzmi pytanie, którędy? Bo mogę pojechać tutaj wzdłuż, tylko no właśnie, nie wiem, czy tędy tu, nie wzdłuż, przez punkt tartaczny, raczej nie, myślę, że chociaż, żeby wyjechać tędy, bo ogólnie musimy się dostać tutaj, na dół, więc może pojedziemy tu. No bo my jechaliśmy tędy, tak? Tu zjechaliśmy. Tu dookoła tędy. Tu. No chyba, że do góry jakoś. Tędy tu, cygielnią. I tam. Chyba tak zrobimy, pojedziemy dookoła, no. Dobra. Tu. Tak, rama metal, jedna, druga. Tu, tędy. Tutaj. Tu i tam. No i mam nadzieję, że to się uda wykonać. Jedź, kurczę. No, to nie może, to znaczy to może być, kurczę, takie dosyć niebezpieczne. Oj. Jak cię, kurde, tutaj dać? Wiecie co, zrobimy trochę to inaczej. Zróbmy to tak. Kurde, macie teraz. Niedziabne. Dobra, posuń się. No dobra, siedź. Przywróć żuraw i jedź. No, tu jest, kurde, ciężko. Tu jest ciężko i pod górkę, ale to już kawałeczek tylko, więc... Miejmy nadzieję, damy radę. Dwadzieścia, kurde, litrów na sekundę. No nie na sekundę, wiadomo, że nie. Ale wiadomo też, o co mi chodzi. Moment, nie, dobrze, tutaj, tędy. Kochani, bo sobie przypomniałem, tutaj, gdzie my jesteśmy,
tutaj. Tutaj trzeba będzie dowieźć też średnie kłody. Natomiast tu jest tragedia, żeby tędy jechać. I widziałem od Nathana, Provinca, że on poleca po prostu wjechać faktycznie tu w las i tutaj. I tu jest, kochani, dosyć rzadko. Znaczy, w sensie drzewa rosną dosyć rzadko i tędy faktycznie jest najłatwiej. Tu i no jakoś tu, nie? Po prostu. Albo tędy. W każdym razie, żeby jechać pod górkę. Bo naprawdę, tutaj będziemy zjeżdżać potem prawdopodobnie, kiedyś tam w następnym odcinku. Znaczy, w jednym z kolejnych odcinków. To będziemy zjeżdżać tędy i wam pokażę po prostu, że tu jest tragedia. Tędy nie poleca, nie polecają podjeżdżać. Nikt tędy nie poleca podjeżdżać. No, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Musimy wejść w ten korytarz, o. No, tutaj też jest tragedia. No, wspomożemy się tym. No, mógłbym ominąć ten kamień z lewej strony, bo tam jest mniej kamyczków pomniejszych, ale większe nachylenie, więc... No, jeszcze troszeczkę. Ważne tutaj jest, wydaje mi się, żeby się właśnie nie wywalić. Że o ile jeszcze spokojnie tutaj się podjedzie, w sensie o ile się podjedzie, to lepiej podjechać na spokojnie niż próbować na szybko, na maksa. Bo podczas wywalenia dużo, dużo więcej czasu stracimy, no nie? Czy tam jest coś z przodu? Nie. Złapmy się z tyłu tego. No jest trochę błota, fakt. Ale to już jest okej. Dobra. Natomiast kurde, paliwa nie ma. Ale jesteśmy na mapie z paliwem tym razem. Więc spoko. Zatankujmy się do końca. Pytanie, czy takie paliwo, na wiecie, na dachu coś waży, nie? W grze. No, zatonę tutaj zaraz, w tym błotku. Świnie, to jest taki, kurde, piasek mokry. Masakra. Dobra. No bo ten teraz jechałem, bo jak mówię, te jedne rolki zawiozłem sobie samodzielnie. Jeden zestaw rolek. Więc jadę tą samą drogą w sumie. No bo wszystkie magazyny, które można było tutaj zrobić, to zrobiliśmy, nie? W ramach tych misji pomniejszych. Bo tutaj można było zrobić cegły, ok. Zobaczyć, czy mamy tutaj wszystkie rolki. Mamy. No i tutaj też nie będzie łatwo. No prawdopodobnie jest jakaś inna droga lepsza, ale tutaj wszystko jest po prostu tego typu. Przynajmniej w dół, nie? Więc ciutkę łatwiej, jeżeli chodzi o moc silnika. Nie wiem, czy tędy nie będzie sensowniej. Kurde. No dobra, jak się tutaj oprę o to, to się nie powinienem wywalić. Dobra. No, i tutaj jak nas bąsnie,
No wiem, że tędy woda spływała po prostu. I to tak wygląda, że to nie jest prawdziwa droga. Dobra, dojedźmy tam tylko. I okej. Dobra, to już jesteśmy bliziutko. Tutaj nasz Fem stoi. Tego Fema wcześniejszego, znaczy drugiego, którego kupiłem, zabrałem już stamtąd. Chociaż ten Fem tutaj stoi po coś. Ja wiem, że on czekał na ten most, nie? Ale miałem nim przejechać, tylko nie pamiętam po co i gdzie. No, mówiłem, że fajnie, że deszcz nie pada, ale odwołuję. Teraz mówię, fajnie, że deszcz pada. Natomiast zobaczcie, tam droga, kurde, prowadzi... Nie, dobra, myślałem, że pod most prowadzi, ale to musimy jechać tą drogą. I ona tutaj w prawo. No, paliwa straciliśmy. Czy nie to, że straciliśmy, zużyliśmy. No to stracenie to takie, wiecie, jakbym wylał gdzieś na ulicę, nie? No, tutaj by się przydała w sumie jakaś paliwownia. No, muszę niestety wyjąć jedną rolkę, bo jeżeli bym chciał zapakować teraz, to mi się niestety usunie ta rolka. Więc najpierw oddajemy. Dobra, 12 rolek. Więc te dwie będą gratis, co? Czyli 4. Dobra. Wiecie co, zrobimy tak. Rozpakuj, zapakuj, przywróć żuraw, wyłącz, właściwie nie wyłączaj silnika, odłącz się, bo tutaj mam przygotowaną, kochani, tu mam przygotowanego Kenwortha, którego to Kenwortha miałem użyć, dobra, teraz już sobie przypominam powoli, tego Kenwortha naszego, no, trochę walnięty tutaj został niestety, miałem użyć do przewozu, słuchajcie, stąd, z tego magazynu, dwóch rur dużych, które musimy duże rury, dwie przewieźć. No i właśnie, pytanie, czy tutaj są pustaki, co tutaj są, tu są pustaki razy dwa. Dobra. Tylko duża rura. No to jest miejscówka na 8 rolek i właśnie tą naczepą przywiozłem właśnie te 8 rolek, które... były na początku odcinka już przywiezione, jak widzieliście. Natomiast no wiedziałem, że będę duże rury brał, więc... co tak, przygotowany troszeczkę. Tu bliziutko. Ten Kenny. On mi się, kurde, powiem wam szczerze, tyle razy mi się przewrócił. To jest jakaś masakra. Znaczy, za szybko w zakręt wszedłem. I dlatego takie cyrki były. No i nie wiem właśnie, czy te pustaki... Chyba weźmiemy te pustaki od razu. Zapakujemy sobie dwie rury i na to jakoś pustaki. No bo czy ja tutaj będę przyjeżdżał jeszcze? Co tu jest w ogóle jeszcze? Pustaki, duża rura, już nie ma kontener, to jest jeden. Małe rury razy dwa. Paliwo. Paliwo razy 6. Stąd jak weźmiemy paliwo razy 2, tu.
I stamtąd, wiecie co, dobra, zostawmy to. No bo to już jest w miarę blisko, chociaż górne. Wycofajmy jednak stąd. No właśnie, nie wycofam tak, kurde, ładnie. Wycofajmy tam do lasu trochę. No, żeby tam domu nie uszkodzić. No i git, dobra. Potrawię trochę, żeby nie w to błoto. Najlepsze to właśnie, że Kenny ma tę moc, nie? On nie ma troszeczkę przyczepności, ewentualnie. I na cztery koła. Napędu, ale... No, zróbmy mu zdjęcie, kurde. Pogoda domyślna, na rano, nie, tutaj ładnie. Przysłonka, tylko kurde, wiecie co, jakoś może tu stąd. Chcę ukryć jego tę prawą stronę, wiecie, dziabniętą, nie? Więc, o. No i tyle, także tak to wygląda. Tędy przejazdu nie ma, nie? Tu jest wszystko betonowe, tak. Żeby tak, wiecie, skrócić sobie jakąś drogę jeszcze. Ale nie. No dobra, ale mamy przynajmniej te dwie rury. Przywiezione pustaki. Tam są dwa. Metalowe belki miałem przywieźć. Dobra, to już wszystko się zgadza. Powiedziałem, że coś miałem jeszcze zaplanowane. Git. Dobra. Oczywiście tę przyczepę sprzedam, bo ona była tylko po to, żeby właśnie te rolki wcześniejsze przywieźć, te dwie rury, żeby no, żeby móc te dwie rury naraz przewieźć po prostu. Także tej naczepy już nie będzie. Natomiast my, kochani, przeskakujemy do Azowa Atoma, który jest tutaj i który ma już te cztery belki zapakowane, bo już pomyślałem sobie, a dobra, bo to znowu będziemy długo jechać. I tutaj sobie przyjedziemy, tylko po prostu kwestia jest tego, żebym ja stąd wyjechał jakoś mądrze. To może być, kurde, problem. A teraz będziemy jechać z powrotem. Wiecie co, zobaczmy, którędy będziemy jechać w sumie, bo myślałem, żeby jechać z powrotem faktycznie. Tutaj przez nasze te, tu, przez stację paliw i tu. Ale może faktycznie, kurde, pojedźmy w dół. Tylko tutaj z tym problemem. Dobra, w dół, w dupce, że tak powiem. Pojedziemy przez, przez garaż. Mam nadzieję, że dam radę tu wyjechać. Bo niestety nie mam tutaj miejsca do... no nie, nie mam. Zaczepienia się, tak żeby móc przodem ciężarówki się zaczepić, żeby mnie to zabrało. No niestety, będę musiał się na 15 razy tędy przeciskać. Tyle dobrze, że tutaj mam akurat paliwa sporo i on mało pali, więc mogę takie triki odpierniczać. Ale powinniśmy już przejechać. Dobra.
No i tutaj mamy przyczepkę z moda oczywiście, bo już też mówię, dobra, przejdźmy raz z tym zestawem belkowym. I te turbiny, kurde, przynajmniej chyba dwie. Tak mi się wydaje, że tędy jest lepiej jednak niż tu, bo jest więcej na różnych wysokościach, nie na wysokościach, w różnym położeniu są te po prostu drzewa, które można po prostu sobie chwycić różnymi częściami pojazdów. No nie, no na przykład tu. Aniżeli tylko jeden. No i zobaczymy, czy Atom faktycznie to jest dla niego wyzwanie, myślę. Czy on da radę tutaj z tymi metalowymi belkami, bo to załatwimy, to paliwo razy 6. No właśnie, nie wiem, czy ten Fem tego paliwa nie miał stamtąd przywieźć. Albo pustaków, bo pustaki jeszcze, z tego co pamiętam, są chyba to tutaj. Tak, tu są nieskończone, więc wiecie co? Tylko tędy ciężko będzie przyjechać, ale jakby pojechać tędy, tu i z powrotem, to byśmy pustaki mieli już gotowe. Znaczy ja wiem, że pustaki są jedne tu. Pustaki byśmy mieli gotowe i paliwo. No to zobaczymy, jak z czasem będziemy, bo niby 32 minuty tylko odcinka jest i daleko już jesteśmy, że tak powiem, w tym kontrakcie, ale jeszcze się, kurde, wygrzebujemy tutaj. A to może moment potrwać. Czy ja wiem, czy ten, podoba mi się ten Atom, ale cieszę się, że wrzucili, wiecie, nie jakąś bestię, nie? Tylko po prostu normalną ciężarówkę, która no... Nie, no, myślę, że jest przydatna, tak? Bo na pewno spalanie robi swoje, plus to, że ma 3 miejsca, że ma z tyłu żurawia, także jak widać, można sobie przytrzymać coś. No i można faktycznie przyczepkę, nie? Podpiąć. Pytanie, czy damy radę, kurde, tutaj. Bo może się, kurde, uda faktycznie zrobić tę misję, tak myślę o tym, bo metalowe belki będą, paliwo, no właśnie to paliwo, kurde, ale paliwo chyba, momento, wydaje mi się, że paliwo też tu jest, czy nie, paliwo razy 2, paliwo razy 2, strefa wytwarzania paliwa, kurcze. Wziąć generator do wytwarzania paliwa. Albo i po prostu zabrać to paliwo i następnym razem. I zabrać po prostu czymś prędkim. O! Stąd zabrać... Jakby tam są pustaki. Pustaki i paliwo. Patrzę, czy nie wykorzystać tej 8-slotowej przyczepy jeszcze, żeby wziąć właśnie pustaków 6 i paliwa 2 stamtąd, ale to nie wiem. No i to na piątce jedzie, nie? Ale jak już jedzie, to już jedzie.
Cały czas na piątce. No. Dobra, tutaj trochę w lewo. No bo tutaj za chwilkę jest już stacja benzynowa. Weźmiemy sobie trochę paliwa ze stacji. Przekażemy, nie wiem, Makowi albo komuś. Bo czy tam ja potrzebuję Maka? Nie, wydaje mi się, że weźmiemy naszego naszego Keniego znowu na misję. Właśnie po to paliwo. I pustakie, tylko to będą 4, 6, no. No i tak to się u nas jeździ na tej naszej wsi. Powolutku. Dobra. Mostek, moczary i już. No bo miałem przygotowaną tę misję właśnie z tym, żeby rolki zawieźć, właśnie żeby zawieźć tamte dwie rury. I te metalowe belki w tym odcinku. Ale być może faktycznie się uda. Tylko właśnie z tym paliwem, kurde. No chyba, że pojadę po prostu czymś. Weźmiemy jakiś wóz. Kupię sobie generator. Zawiozę go samodzielnie po prostu i to paliwo weźmiemy wraz z pustakami i tyle. Bo to jest razem... Razem jest 12 miejsc. My tam mamy na 8 to 4 dodatkowe, co? To sporo. Ewentualnie atomem mogę pojechać pod 3-4 w sumie. Kurde. Żeby tu wjechać, to w ogóle. Kurczę. Dobra, czy jakoś cię tak, kurde, zapakujemy, czy nie? Dobra. Pyk, jest. Okej. Przywróćmy żuraw. Wyłączmy silnik i teraz się zastanówmy. Czy faktycznie tu jest wszystko, co ma być? No bo paliwo... No paliwo musiałbym przywieźć. No tu są pustaki. Dwa... No bo tu są pustaki wszystkie. Więc można by przywieźć 6, 7, 8 paliwa. I tyle. Zrobimy inaczej. Zrobimy taki myk. Pewien. Odłączymy przyczepę. I ty, mój miły, wyjedziesz tutaj jakoś. Albo i nie. Na Keniego.
Kurde, tę przyczepę zostawiłem tutaj. Bez sensu. Ale dobra, niech ona już tu będzie na moment. Trochę ją przepchniemy, o. Ona ma niskie siodło w ogóle. Tylko ona trochę drga, więc to jest taki problem. Okej. Weźmiemy maka. Weźmiemy od Kenego trochę paliwa. Sorry. Podepniemy się tu. Wyjedziemy stąd. Okej. Weźmiemy naszego atoma. Nie. Kurde. Nie zauważyłem tego betonowego klacuszka. Czekamy na rano, na rano. No i pojedziemy w dwa wozy, kurde, mega ultra duży konwój. Tylko że nie wezmę tego całego paliwa teraz, widzę, no bo muszę podjechać jakimś wozem, żeby odpalić generator, nie? No pustaki sobie weźmiemy. Ale w tym momencie mamy 8 tutaj na przyczepie i 2 na... Nie, i 4 tam będę musiał mieć na atomie, dobra. Także tak to będzie wyglądało. No tylko pytanie faktycznie, czy jest sens jechać tutaj osobno, czy nie? Znaczy razem, czy jest sens jechać, czy jednak szybciej byłoby osobno? Troszeczkę. No bo tu jest przejazd, nie? Tu, no i tu chcę dojechać. Nie. I tak to kurde jest. Wiesz co, czekaj. Odłącz tę przyczepę. Wiesz, ta przyczepa to jest, jak mówię, problem też trochę. Zobaczę, czy ją... No właśnie, ona jakieś dziwne rzeczy wyczynia. Zamontuj wyciągarkę tę. No. Jak mówię, zobaczcie te nogi. Aj, kurde no. Nie, dobra. Przepraszam. Jest tu gdzieś możliwość? Usuń przyczepę, tak. Tak, bo ona tutaj kurde mnie zniszczy. No to bez sensu, to już mogłem wziąć tamtą przyczepkę pomniejszą, byśmy mieli też 8 miejsc mniej więcej. No, dobra, widzimy się tu.
No kurde. Kochani, sytuacja wyglądała tak. Tutaj, jak pamiętacie, się przewróciłem i usunęliśmy tę przyczepę i kurde, pojechałem tutaj i tutaj ta przyczepa, natomiast nie wiem, jak ona to zrobiła, ale jakoś ja daję do przodu, a ona mnie ciągnie do siebie i też się przewróciłem. Kenworthem próbowałem podnieść tego atoma, ale się nie dało, w sensie za jakoś tak za mało siły ma, albo po prostu nie miałem jak się tutaj zaczepić. W sensie tak, wiecie, żeby po prostu ten atom przerzucił się, nie? Bo cały czas go ciągnąłem po prostu za sobą. Więc mówię, dobra, w dupie. Scholowałem się, znaczy oddałem całe paliwo Kenworthowi, scholowałem się i stąd przy okazji kupiłem ten generator, który właśnie ciągniemy. No i sobie pomyślałem, a dobra, to załatwimy tutaj akcję z generatorem i pojechałem tędy. I dobrze, że tego nie widzieliście, bo naprawdę nie było lekko wcale. Dobrze, że miałem tego żurawia z tyłu, więc tak trochę jak wiosłem się odpychałem, wiecie. Tragedia. Natomiast mamy już możliwość przewiezienia właśnie tego paliwa, wiecie. I tak sobie zastanowiłem się, żeby pojechać bardzo powoli tu i ostrożnie. Bo tam jest ten, nie? Tak, nie ma zasilania w strefie. Żeby 6 paliwa po prostu wziąć na tego atoma teraz jakoś, nie? Jeżeli to możliwe jest. Albo wziąć 6, albo wziąć 4 przynajmniej. Potem będzie też kolejne 6. Sześć, siedem, to weźmy 5. Weźmy 5. Dobra, włącz generator, odłącz przyczepkę. To jest drugi generator, także to nie jest ten, co mieliśmy go przy tych belkach. Po prostu kupiony. Nówka, funkiel nieśmigany. Stówka paliwa. Na pewno 6. Tak. Platforma załadunkowa, to na pewno. Za chwilkę zastanawia się, czy będziemy potrzebowali więcej tego paliwa, ale... No bo tutaj o tyle łatwiej jest z tym żurawiem na tyłach, że on się po prostu porusza tak jak ciężarówka. No nie, bo jeżeli mamy tę naczepę, no to niestety żuraw się porusza inaczej niż naczepa. I to są problemy. Wtedy... Nie, 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 puść go. No dobra. I tak pomyślałem właśnie, żeby go złapać tu, w ten sposób, ale może się uda. Nie, dobra. Weźmy go tak, na tego, na skorpiona. I następnym razem weźmiemy jedno paliwo i 7 pustaków. Czy to jest kurde do zrobienia? Na... Kurde, bo tu mamy 3, 7... Znaczy w sumie 7, nie 7 pustaków, tylko 7 tych. No to tak, to jak weźmiemy sobie tamtą naczepkę, to damy radę, dobra. Aha, stój. Bo miałem zobaczyć, czy w jakimś papierniach będziemy potrzebować jeszcze paliwo. Tutaj paliwa nie ma, jest cegieł miliard. I metalowe rolki, które też są potrzebne. Tu jest celuloza, dobra. Paliwo 4. Okej. Okay. Ale to paliwo 4... Tu mamy paliwo 2. Weźmiemy stąd paliwo 2. I stąd jest paliwo 2. Dobra, czyli więcej nie potrzeba tworzyć. Tam.
tu nie ma przejazdu niestety jakiegoś ładnego takiego. To muszę przestawić, bo mnie trafi zaraz. Znaczy troszeczkę dalej po prostu chcę to przestawić. Dobra. Żebym tu się mógł... O. W ten sposób. Gdzieś wiatrak chodzi? Faktycznie, kurde, bo tak się zastanawiałem, co te cienie tak skaczą i tańczą. Ale jest okej. Dobra. No także jest szansa, że to skończymy dzisiaj. To będzie dłuższy odcinek, kurde. Mam nadzieję, że tym razem ta przyczepka nie będzie tam robiła problemów. My ją weźmiemy, to akurat będzie 7 miejsc, tak? No 6 i 7, no akurat 7 mamy, więc git. Tam jest tunel, natomiast my do faktory. Jedziemy tędy. Chociaż to akurat nie jest takie długie, też mi się teraz tak wydaje. Chociaż nie, dobra, bo te metalowe rolki, kurczę, załatwiliśmy sobie tak w miarę szybko. No nie, a gdybyśmy nie mieli metalowych rolek z drugiej mapy przewiezionych, no to by to trwało trochę. Pojedziemy tu. Spróbujemy się przedostać. No bo tędy mieliśmy jechać, nie? Domyślnie. W drugą stronę, gdzie się rozwaliliśmy. Bo tutaj nie ma przejazdu, nie? Nie. No i tak samo będziemy jechać z przyczepką za chwilkę, tylko no właśnie. Pytanie, czy przyczepka będzie współpracowała. Bo z tym to różnie bywa. Ostatnio w tym odcinku. Dobra, to jest tu. Git. No i właśnie, kwestia jest tego, kurde, że tutaj ta przyczepka, kurde, dziwnie się zachowywała. Ja ją teraz spróbuję, bo ją podłączyłem normalnie. No, tylko ona była właśnie tak podłączona mniej więcej tak jak teraz. Ja byłem tam pod kątem dziwnym. A teraz chcę ją, kurczę, tutaj złapać, wiecie, w ten sposób. W ten dyszel. Żeby ją naprostować. Dobra. Tak wiem, że on w powietrzu jest, ale nie szkodzi. Dobra. Działa? Działa. No bo jak mówię, tutaj jak dawałem gaz, to ona mnie ciągnęła w swoją stronę w ogóle tak krzywo. Ja się wywaliłem już chciałem, wiecie, wolałem ją odłączyć, niż żeby mnie wyrzuciło gdzieś w powietrze i by była masakra. Dobra, Kani, jako że to jest długi odcinek już, więc widzimy się na miejscu.
Dobra, kochani, jesteśmy natomiast... Znowu niestety był problem, bo tutaj po prostu przy tym przejeździe tutaj wjechałem sobie i po prostu utknąłem. Potem makiem chciałem przejechać na drugą stronę i wyciągnąć Azowa. No i utknąłem makiem. Całe szczęście tutaj była gałązka po prostu, wiecie, ona się gdzieś tam zaczepiła. Wyrwałem ją oczywiście z ziemi, ale ona się gdzieś tam zaczepiła i pomogła mi wyjechać, ale kurde, ten mak dalej tam stoi w tej wodzie. Dobra, kochani, te pustaki musimy wziąć tak na przyczepkę. Cyk, oraz na ciężarówkę. Tyle. Kurde z tym. No mogłem najpierw się obrócić, a potem... Znaczy no, mogę pousuwać to wszystko w sumie. Te wszystkie pustaki, ale już dobra. Powykręcajmy. I powiem szczerze, że coś czuję, że tu będzie problem. Dajmy sobie na rano. Będzie problem z podjazdem, bo nie wiem czemu, ale naprawdę ciężko mi było jechać tutaj z tą samą przyczepką po prostu. Wiecie, o co chodzi? Że nie miał tyle mocy, mimo tego, że przyczepka była pusta i tak dalej. Tu niestety się będę musiał obrócić w ten sposób brzydki. Wiecie co, pojedziemy tamtędy. Tylko tak o. Tutaj się odłączmy. Na ciężarówkę i git. Tu, tędy. Nie wiem, czy mi kurde paliwa starczy, ale chyba tak. Pojedźmy tu. Ja tutaj się ustawiłem tak, żeby przejechać pomiędzy tym zbiornikiem niebieskim. Znaczy no, przed tym słupkiem, a kontenerem na śmieci. Albo tędy lepiej. Albo i nie. Nie no, powinniśmy dać radę. Chyba, że się utknę tu za chwilkę na tym słupie. Nie, okej, 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 okej. A kurde. No i na pewno nie będę jechał teraz przez tę wodę, bo jak mówię, z pustą naczepką tutaj był problem. A co dopiero teraz? Nie wiem, czy tu podjadę. No. Piętnaście kurde litrów, no ale to pod full obciążeniem, więc... Chociaż nie, bo jak pod tą górkę podjedziemy, czy podjechaliśmy nawet teraz, to już podjedziemy pod wszystko. Dobra. Rzućmy wysokie, zobaczymy, czy tu podjedziemy. Tak, żeby się rozpędzić trochę. Chociaż... Trochę na płasko, trochę teraz mocy... Kurde. Dobra. Jak na jedynce cały czas jedziecie, to faktycznie warto na
na niski przerzucić, jeżeli macie taką skrzynię, no bo wtedy jest więcej mocy. No tutaj trzeba będzie się połapać trochę. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. No i tam jest mag daleko, jak widać. Ja mam 6 pustaków, 6, bo tak kurde zwątpiłem. Myślałem, że mam przez chwilę 3 miejscową tylko tą przyczepę. Ale okej. Okay. Dobra, tu tak się trochę stoczymy i hopsa. No, pojedziemy na wprost. No i on tam siedzi, kurde. Ty, ja nie wiem, czy on ma włączony ten silnik. Ma włączony silnik, kurde. Momentu. Tak, i on, kurde, tutaj zobaczcie. O, właśnie tak się zaczepiła. To nie ten. Kawałek się zaczepił. Dobra, jedź. Na spokojnie. Dobra, nawet tyłem mnie, kurde, wyciągnij. No chcę mieć tego maka tutaj. Ja nie wiem, czy on się zaczepił o coś, czy co. Dobra, siedź tu. No i tutaj na spokojnie, bo... I takim łukiem, kurde, trochę szerszym. No już kawałeczek, kurde. Tylko został i z bani, come on. Atomek. Wiem, że dasz radę. Właśnie nie wiem, czy teraz tu się coś nie wybuduje dziwnego i tu się nie rozpierniczy. Wiecie, o co chodzi? Dobra, loading area. Cyk, kominek. Dobra. Że tu, nie? Że coś tutaj będzie wybudowane i to się rozrośnie tak, że po prostu jak mamy jakieś pojazdy, to... To nam wybuchną. Dobra,
Papiernia, sekcja A, dzieny, będziemy kontynuować. Wy będziecie kontynuować. Dobra, kurde, se kontynuujcie. Kochani, no, troszeczkę wrażeń miałem, nie wiem jak wy. Ale mamy to zrobione. Właśnie, teraz, moment, zanim, kurde, przejdziemy. Wejdźmy i sprawdźmy. Papiernia, sekcja B. Cegły 12. Cement, płyta betonowa. No, metalowe rolki. Tu jest cement. I płyta betonowa razy 2. To jest 4, 5, 6. No nie, wydaje mi się, że potrzebujemy tu jakiegoś takiego, kurde, mocowego, kurde, powiem szczerze, ciężarówki, bo ciężko tu sobie dają radę. Wydaje mi się, że ja muszę wziąć jednak Zixa tutaj, bo naprawdę, bo to jest dosyć szybko tutaj do zrobienia. Paliwo 2, kontener, pustaki, bo są płyty betonowe, spoko. Do zrobienia materiały eksploatacyjne do tamtego. No te cegły, nie? Tu są cegły jedne. Rama cegły drugie. Rama cegły trzecie. Ile jest tych cegieł w ogóle? Dwie. Znaczy dwa razy dwa, dobra. To jest razem 6 cegieł. Potrzebujemy 12. 6, 8, 10. Z tymi cegłami. Chyba, że będą gdzieś cegły, wiecie, luźno leżące. Chyba nie. Chyba trzeba będzie do cegielni tak czy inaczej. Mimo wszystko uderzyć. Tak, bo nie ma, zobaczcie, cegieł nigdzie indziej. No. Bo stąd można coś zabrać. Nie, to można zabrać stąd. Te metalowe rolki. No mogę te metalowe rolki już w sumie teraz oddać, nie? Bo to nie problem. I będziemy mieć zbani, w sensie zbani. Zabierzemy sobie tę przyczepę, o to mi chodzi. I będzie można nią jechać przy pomocy Zixa. Zix ma chyba tylko wysokie siodło teraz, mi się wydaje. No, no to tutaj będziemy jeździć troszeczkę. Dobra, i to są metalowe rolki razy 4. Dobra, kochani. Bo metalowych rolek 4 już wydaje mi się, że nie wezmę znikąd, bo stąd. Bo cement osobno, a potrzebuję piasek i cement, żeby zrobić cegły. Bo na drugiej mapie nie ma nic do zabrania. Ok. Fabryka stali, bzdury, bzdury. Dobra. Będę myślał, kochani. Tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa.